albo te reklamy. Gdzie się nie odwrócę, tam ktoś próbuje mi coś sprzedać. Coś, o czym jeszcze nie wiem, że tego potrzebuję. Jak nie samochód, to proszek do prania, telefon albo maść na grzybice dupy. I to wszędzie. Ale bez jaj, wszędzie. Telewizja to oczywiście królowa reklam. Od dawna krąży żart, że Polsat robi przerwy w reklamach, żeby puszczać filmy. We fragmentach. Wśród młodych coraz mniej ludzi ogląda telewizję i wcale się nie dziwię. Nie dość, że muszę czekać 3 dni na jakiś film, to jeszcze co 20 minut puszczają mi 20 minut reklam. Dzięki temu Titanic trwa łącznie 4,5 godziny. W połowie bloku reklam już nawet nie pamiętam, czy Rose była ruda, gruba, czy jedno i drugie. Tak, jestem zbombardowany reklamami sraczkostopu. Teraz to i tak jest luksus, bo kiedyś to te reklamy były 2 razy głośniej niż film. Nawet twórcy reklam wiedzieli, że nikt nie chce tego dziadostwa oglądać i w trakcie przerwy na reklamy ludzie wychodzą do kuchni po kolejną paczkę chipsów albo po prostu do kibla. Pecha mieli ci, którzy nie wstawali od telewizora, bo nagle byli atakowani odgłosami grzybicy pochwy 2 razy głośniejszymi niż film, który przed chwilą oglądali. Osobną kategorią reklam są oczywiście telezakupy. To wymyślił ktoś naprawdę wyrachowany. Cały program telewizyjny poświęcony sprzedaży produktów 5 razy za drogich, tylko teraz 2 razy taniej. Produktów, które rozwiązują problemy stworzone przez autorów tychże produktów. Już nigdy więcej nie udławisz się popcornem na śmierć. Wystarczy, że kupisz nasz popcorn w czopkach. Tylko teraz przy zamówieniu 8 popcornów w czopkach otrzymasz żeliwny zawias do bramy za jedyne 300 zł. Dzwoń teraz, nie zwlekaj. A potem moja babcia ma pół szafy kosmodysków, samoostrzących się noży z gwiezdnego pyłu i innego gówna, z którym nie wiadomo co zrobić. A najlepiej jeszcze, jak to jest wszystko kupione na raty. No ale dobra, babcia to babcia. Na nią może i takie rzeczy działają, ale na kogo działają reklamy w internecie? Jak nie masz adblocka, to surfowanie po internecie to jest czysty masochizm. Wchodzisz na byle jaką stronę i najpierw musisz zgodzić się na przetwarzanie danych, potem komunikat o ciasteczkach, potem klikasz, że nie chcesz tych badziewnych powiadomień i dopiero mógłbyś zobaczyć jakieś treści. Mógłbyś, bo oczywiście najpierw trzeba pozamykać reklamy. Po lewej reklama, po prawej reklama, tło całego artykułu też reklama. No i wszędzie te krzyżyki do zamykania są tak małe, że łatwiej jest poskładać z bułki tartej kanapkę chleba niż w to trafić. Kiedy uda się w końcu pozamykać ten śmietnik, to okazuje się, że 20% treści na stronie to artykuły sponsorowane. Jakieś pseudorecenzje pisane przez samych producentów i sprzedawane redakcjom. Redakcja zadowolona, bo hajs się zgadza, a i tekst napisany i nie trzeba się męczyć. A producent zadowolony, bo dziennikarzyna nic nie pomiesza w treści. A na końcu siedzi użytkownik i ma wrażenie, że ktoś próbuje go oszukać, naciągnąć. To w ogóle po co mi przystawka sącą ciupciająca do roweru za 29 zeta? Czy znacie kogoś, kto taką reklamę w internecie przeczytał, obejrzał przed zamknięciem? Jaka jest tego skuteczność? Czy istnieje na tej ziemi producent, który sprzedał cokolwiek w ten sposób? Przecież nikt przy zdrowych zmysłach tego nie czyta, nie ogląda i każdy to chce jak najszybciej bez patrzenia zamknąć. Ja rozumiem, że właściciele stron internetowych nie prowadzą organizacji charytatywnych i chcą na tym zarabiać, ale dlaczego mają użytkowników, nas czyli, za idiotów? Jak masz adblocka, to pierwsze co ci wyskakuje to prośba, żeby go wyłączyć. No i ja chętnie bym go wyłączył, gdyby tylko te reklamy nie zasłaniały całej treści i nie robiły ze mnie debila. A tak, to jak widzę ten komunikat, to wolę z takiej strony w ogóle wyjść. No w ten sposób to wy za dużo na tym biznesie nie zarobicie. No dobra, telewizor wyłączyłem, internety przeczytałem, pora ruszyć się z domu. Zakładam czapkę, bo mama kazała, wsiadam do samochodu, włączam radio, a tam... No tak, no, reklamy. Serio, nikt lepiej niż ja nie rozumie, po co są reklamy w radiu, bo mam z tego wypłatę. Moi kumple też. Rozumiem, że irytują, sam w studiu ich nie słucham. Ale za wsadzanie do reklam radiowych dźwięku syreny karetki to bym kopał prądem pomysłowego Dobromira, który to wymyślił. Jeden ziutek to wymyślił, drugi to zrobił, trzeci zatwierdził, a ktoś na początku jeszcze taką reklamę zamówił. W tym, jakby to powiedział Jim Lay, gówno łańcuchu decyzyjnym były co najmniej 4 osoby. I każda z nich uznała, że tak, to super pomysł, że tak, to właśnie trzeba zrobić i że jest w dechę i puszczamy to w radiu. I żaden z nich, ale to żaden, nie wpadł na pomysł, że może to jednak warto przemyśleć jeszcze albo coś. I potem jadę samochodem i słyszę karetkę, więc siłą rzeczy zaczynam się rozglądać, z której jedzie strony. Za mną? No nie, z boku może? Też nie. A może z naprzeciwka?
Otóż nie tym razem. Tym razem to reklama maści na luźną stopę. Przypadłość każdego 30-latka z wielkiego miasta. I tak jadę samochodem, patrzę przez szybę i co widzę? Oczywiście reklamy. Takie reklamy małego biznesu to spoko, no bo może jeszcze akurat będę potrzebował drabinę, to wiem, gdzie jest sklep z drabinami pana Czesia. Albo adres najbliższego Janusz Polu. Albo hurtowni margaryny. Ale kto mi powie, jaka jest skuteczność tych wielkich billboardów ze znanymi ludźmi? Ktoś naprawdę kupił telefon, bo trzyma go 20-metrowy Lewandowski? I co, on używa tego telefonu, bo to jest najlepszy telefon? Czy może dał sobie zrobić z nim zdjęcie, bo ktoś mu zapłacił równowartość 1200 lat pracy szarego obywatela naszego pięknego kraju? Ja rozumiem, że takie akcje wizerunkowe to tak zwane przeniesienie wizerunku. Firma wykorzystuje twarz znanego człowieka, pokazując, patrzcie, on jest z nami. Znany człowiek powagą swojej twarzy i nazwiska podnosi wiarygodność marki. Budowanie marki, budowanie wizerunku i inne korpobzdety. A sprowadza się to do jednego, kupujcie nasze, bo lepsze niż tamto drugie. W niektórych miastach wprowadza się zakazy rozwieszania tych reklam i bardzo dobrze. Dosyć tego śmietnika rodem z lat 90. Powinni jeszcze wprowadzić taki zakaz dotyczący plakatów wyborczych, żebym nie musiał na te gęby patrzeć. Aha, i są jeszcze te czasopisma branżowe, będące w 80% płatnymi artykułami. Artykułami sponsorowanymi i reklamami. Co druga strona to reklama albo jakaś jej odmiana. Tytuły w stylu Czas na działkę, Wielki sum albo Twój grill powstały tylko i wyłącznie w celu wyciągania kasy od reklamodawców i tłumaczenia im, jak to wielkie zasięgi ich reklama będzie miała. Z drugiej strony, kto to kupuje w dobie internetu? Lepiej wejść na jakąś stronę www i tam próbować przycelować w krzyżyk od zamykania reklamy, nie? Podobno, kiedy uważamy, że reklama jest głupia, to po prostu oznacza, że nie jest dla nas. Nie jesteśmy jej grupą docelową. Reklamy proszku do prania są skierowane do innych ludzi niż reklamy samochodów. Oni to mają dobrze przebadane, uwierzcie mi. A tak przy okazji proszku do prania. Kiedy pan Heiser opowiada o proszku do prania, to nie po to, żeby przekonać, żebyście w tej chwili wstali z kanapy i poszli do sklepu po ten proszek. Pan Heiser ma za zadanie sprawić, że kiedy będziecie w sklepie, to już przy półce z proszkami, kiedy spojrzycie na ten, który on reklamował, to przypomnicie sobie, że już go gdzieś widzieliście i wybierzecie właśnie ten. Podobno jak nie ma reklam, to produkt jest za darmo. A jak produkt jest za darmo, to sam w sobie jest reklamą. A jak nie jest, to oznacza, że to my jesteśmy produktem. Jak żyć? Haha, w tym filmie też są reklamy. No bo hajs musi się zgadzać, nie? Miłego dnia, kochani.